Dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że jestem tutaj i chcę podziękować Polskiemu Związkowi Koszykówki za zaproszenie mnie tutaj. Mam nadzieję, że weźmiecie coś ze sobą z tej kliniki. Bo im więcej takich konferencji obserwujecie, tym ciężej jest zabrać coś nowego. Będę przeszczęśliwa, jak zabierzecie ze sobą jedną lub dwie rzeczy stąd. Dzisiaj porozmawiamy o podejmowaniu decyzji i uważam, że to jest bardzo istotne w nauczaniu młodych zawodników, zawodniczek, aby właściwie reagować w odniesieniu do tego, co dzieje się na boisku. Zanim zaczniemy w ogóle rozmawiać o temacie podejmowania decyzji, to jest ważne, żeby poruszyć takie trzy punkty, o których one muszą wiedzieć wcześniej. Więc pierwsza rzecz to musimy porozmawiać o wizji, tak? O widoczności, wizji, obserwacji. Kiedy one coś widzą, to muszą wiedzieć, jak na to zareagować. I chcemy uzyskać szybką reakcję. I również muszą mieć pewną umiejętność, jak egzekwować to, czego się uczą. So it's all connected and I will show things for a little bit of vision. Czy to jest wszystko ze sobą powiązane, połączone, czyli porozmawiamy o tym, czym jest ta wizja? And how to decide depending on what the defense is doing. I jak podejmować decyzję w zależności od tego, jak zachowuje się obrońca, czy obrona. But please keep in mind, i też weźcie pod uwagę, that when we play in offense, we try to control the defense with what we're doing. Że kiedy gramy w ataku, staramy się kontrolować to, co robi obrona. Ale obrona często dyktuje nam to, jak my mamy się zachować. Przykładowo, samo dojście do obrony, tak? Czy closeout. Jak jest dojście do obrony, to co to oznacza dla ataku? Czyli to cały czas polega na uzyskiwaniu pewnej kontroli nad grą. And connected to it also that we want thinking plays on the court, right? We want players who think, who see and think what's going on the court. No i przede wszystkim oczekujemy, że nasi zawodnicy, zawodniczki będą myśleć na boisku. But players which think is not quick enough. Ale często ten proces myślowy jest zbyt wolny. Because they need to get certain things as habits. So it's always also a decision about habits and thinking. I to jest zawsze taki balans pomiędzy tymi nawykami, które tworzymy, a tym procesem myślowym. I will show you something to it. Can I ask please four of you with the ball? Cztery z was z piłkami, proszę. So if you just take a simple skill, which we're gonna, for example, we can take a open drive and a close drive. Czyli weźmy pod lupę dwa wejścia, tak? Na nogę jednoimienną i minięcie skrzyżne. So if you will tell them, okay, spread out a little bit, please. So you're gonna be in the triple-three position. Będziecie w pozycji potrójnego zagrożenia. One, if I say one, it's gonna be that you go close step in the right leg, okay? Kiedy pokażę, powiem jeden. Tak, one, to wtedy wykonacie minięcie skrzyżne. Jeden kozioł. Dwa, to jest minięcie na nogę jednoimienną.
Three, it's the same with the left, okay? Cross. Trzy to jest minięcie skrzyżne, tylko że lewą nogą. And four is open. Okay. Cztery to jest cztery na nogę, lewą nogę jednoimienną. I zobaczycie na początku, że będę na razie you'll show one or two first. I could choose only two, mm-hmm. but I want four decisions. Czyli chcę te cztery decyzje widzieć, ale jak na razie pracujemy nad tych dwóch. So just for you to see that more the players need to more options they have, it gets a little bit harder for them. I to jest normalne, że im więcej opcji im dajemy, tym ten proces nauczania będzie trudniejszy, bardziej skomplikowany. So that's why you also have to build it up when you work with the players. Start only with something, maybe just two options, give them two options and then you add to it, because otherwise it's going to be too much. Czyli pracujemy na tym podstawowym poziomie i zaczynamy potem dokładać. Nie chcemy ich zarzucić tym procesem podejmowania decyzji. One is right and two is left. Mm-hmm. It's gonna be a little bit easier because it's a little bit left. It's just to show you that how it works for the player, especially if it's something new for them. Znaczy to jest to, żeby wam pokazać, że to jest coś nowego dla nich. Na początku to po prostu będzie trochę skomplikowane. Okay. One and two. Yeah, ready? Two. One. Okay, perfect. Okay, so you see, it's like when you start with the stimuli, it's always better to start with the less and then you keep adding to it. Czyli zawsze na początku zaczynamy z tą odrobiną informacji i potem możemy dokładać te poziomy. Jeszcze jedna zawodniczka. Well, you want them with the ball or? Without the ball. Bez piłki, bez piłki. Okay. So. Chodź, bez piłek. Chodźcie dziewczyny, bez piłek. No ball. Każda zawodniczka przy pachołku i jedna osoba w środku. Okay. So, what is important is what we talk about is to see. First they need to see. Czyli pierwsza bardzo istotna rzecz to jest to, żeby mieć tą wizję, tak? And react to what they see. I reagować na to, co one obserwują. But the next thing which is important, and I mentioned in the paper you will get, is that they need to also learn how to fake and how to play a little bit. I to jest również w waszych notatkach, ale to jest to, żeby one wiedziały, jak robić zwody, jak się poruszać na zwodach. Okay, so what we're gonna do now, you can exchange the position. This way and this way. Mm-hmm. Czyli wy będziecie zamieniali się tutaj pozycjami. You said this way and this way? Yeah. Yes, between the cones. Mm-hmm. Czyli pomiędzy pachołkami po prostu zmieniacie pozycję. You have to look and you have to try. If it's open cone, you go to it. And aha. You have to exchange in the middle. Ty jak tylko widzisz, zawodniczka w środku, jak widzi otwarty pachołek, ma pobiec w to miejsce. Okay. Try. One of you has to start to move. Zaczynamy ruch. Tak. Tak, musicie zmienić miejsca, przemieścić się do innego pachołka. Because if they just start to run, it's going to be too obvious, right? So now it's like you let them play a little bit with the bodies and try to pick. Tak, tutaj muszą użyć jakiegoś zwodu i być cały czas w ruchu. Let's go, try. No. You have to change. Tak, musicie zmienić. Ah, okay. Open man. Yes, 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 you get in. The one who doesn't have a cone goes to the middle, okay? Mm-hmm. Yes. Ta, która nie dobiegnie do pachołka, idzie do środka. Go again. Okay. Okay, why it was easy? Dlaczego to było proste? Did you notice why it was easy to change here? Dlaczego to było dla niej proste, żeby właśnie dokonać zmiany stamtąd, tam? Dlaczego? To jest pytanie. She was behind the back of the... Yes.
It's the vision behind the back. Tak, czy to jest ta wizja, była za plecami. Czyli to jest proste ćwiczenie, ale chcemy tutaj wzbudzić pewną świadomość tego, co dzieje się na boisku. Czy staracie się po prostu zmienić miejsce bez, nie zatrzymując się? Nie, po prostu powiedz tam, gdzie jest wolne miejsce. Mhm. Dalej, za każdym razem. Najpierw poczekaj chwilę, rozejrzyj się i wtedy dopiero pobiegnij. So they're learning how to get a little bit of spacing and move with each other. Czyli uczą się tutaj, jak właśnie tworzyć ten spacing, ale też podejmowania decyzji. A jeszcze raz. Czyli to jest to, żeby one opanowały ten ruch i wiedziały, kiedy i w którym momencie wystartować. Jeszcze jedna zawodniczka. Prosimy. Trzy rzędy, jeden na środku i po jednej stronie i po drugiej. Trzy rzędy. Czyli znacie pewnie to ćwiczenie, to można wykonywać trzy osoby, two or three, you said? Two players. Dwoma, trzema zawodnikami. So usually we just let them to pass and they just go. Teraz pozwolimy po to, żeby one sobie wymieniały między sobą piłkę, podawały do siebie. If you want to add decision making to it and reading a little bit, so we try to read the body a little bit there, because you can communicate in the basketball with speaking, talking. Ale jeżeli chcemy dodać tutaj ten aspekt właśnie podejmowania decyzji, tak, to musimy wprowadzić pewną komunikację. Eye contact. Też kontakt wzrokowy. And then they can also use their bodies to communicate. That's a screen, that's a back door. Ale I też. I want a ball here. Ale też mogą wykorzystać tutaj język ciała, tak, pokazując pewne rzeczy. So now you're just gonna go across. Step a little bit more to the front. You're just gonna dribble. And you have to keep all the way over. Kozłujesz, tak, i musisz obserwować obie swoje koleżanki. Only they ask for the ball. Mm-hmm. Tylko żeby przeprowadzić piłkę. Okay, so if they don't show you the hands, you can make a pass. Przeprowadzasz piłkę. Jeżeli one nie pokażą ci znaku, tak, rąk do podania, nie wykonujesz podania. Okay. So if you want the ball on the side, you have to show the hands. Czy zawodniczki w skrzydłach, jeżeli chcecie otrzymać piłkę, musicie pokazać ręce. Okay. Yeah. Pass back. Yes. If they ask. Okay. Go next. Okay. So you can make a pass. She was not asking for the ball, but she was not asking for the ball in the middle. Ona nie komunikowała tego, że chce dostać piłkę z powrotem tutaj w środku, więc musimy obserwować. Więc jeżeli nie możesz wykonać podania, jeżeli ona nie pokazuje rąk. I pamiętajmy, że nie wykonujcie tego, nie spieszmy się po prostu. Tylko w momencie, kiedy pokazane są ręce, podajemy. Okay, so they need to learn that if they're running, they can make the pass only if I'm asking for the ball. Czyli kiedy one są w biegu, mogą otrzymać piłkę tylko wtedy, kiedy jej żądają. You can see here the girls used to just go and pass. Bo to jest proste, żeby wykonać to ćwiczenie i wymieniać
między sobą, tylko wymieniać podania między sobą. Okay. Any questions to this so far? I'm just trying to explain a little bit. Na jakieś pytania co do tej części. Getting to the problematic. Mm-hmm. Okay. Next five of you then, then we're gonna change. Once you chart down, so they're not gonna get bored. Zaraz was zmienimy, wiem, że się nudzicie. Potrzebuję pięć zawodniczych. One ball. So one is, they need to know how to move, they need to know how to communicate with their bodies, eye and talk maybe. Czyli pierwsza rzecz to muszą wiedzieć, jak się poruszać, a druga rzecz, jak się how to communicate and how to communicate with the voice. Jak się komunikować głosem, ale też językiem ciała. Without defense even. Bez obrony na razie. Then when we add a defense, the another thing is going to be to read the defense. I teraz jak dodamy obronę, kolejnym elementem będzie czytanie tej obrony. The ball, put the ball away. Just make triangle for passing. You three are going to be in offense, make triangle. Czyli wy będziecie w ataku i utworzcie taki trójkąt, tak? Czyli jeszcze jedna. Niektórzy są zapoznani z tym ćwiczeniem. Wy będziecie wymieniali między sobą podania. Wy w ataku, które jesteście w ataku, nie poruszacie się, tylko obrona się porusza. So I give the ball to one of the players, you need to go and try to guard her, okay? It's like they don't have a dribble anymore. Czy to jest tak, jak kiedy podaję, to jest tak, jak ona by nie miała kozła i ty się zachowujesz tak, jak ona by nie miała kozła. So you have to pass one of your team, but you can move. Czyli musisz wykonać podanie do jednej z koleżanek, ale nie możesz się zmienić miejsca. Czyli kiedy dobiegam do niej, tak, dochodzę w pozycji obronnej, to forsuję tym samym atak do jednej linii podania. Defense is trying to decide, offense is trying to control. Obrona też forsuje decyzyjność, tak? Chce wymusić decyzję, ale atak stara się być pod kontrolą tego ataku. So using the hands is super important as well. Using the ruch rąk, ruch ciała jest tutaj niezwykle istotny. So if I will be running at her like this, she can pass anywhere around me. I kiedy ja dobiegam do niej, ona może podać jakkolwiek, gdziekolwiek, tak? So it's important when she's already coming, we think the players to come and be active with the hands. To jest też bardzo ważny element nauczania nawyku bycia aktywnym, przeszkadzania rękami, ciałem. So they need to learn that if I put the ball, most of the players will run at you in defense like this anyways. Większość obrońców dobiega w ten sposób, mając ręce rozłożone. I put the ball up. Czyli biorę piłkę nad głowę. Some coaches don't like it, but niektórzy trenerzy tego nie lubią. Ale tylko do celu tego ćwiczenia to ten ruch będzie akurat dobry. If I put the ball up and the defender doesn't put the hands there, I can make the pass immediately. If she puts the hands up, I can go down and go for a pass. Czyli teraz, jeżeli ja wezmę piłkę do góry, ona weźmie ręce do góry, ja wtedy mogę wykonać podanie dołem. So what I want you to do in defense, okay? Try to come to her, don't go too close. Don't go too close, you can reach the ball and try to send her to where your player is. Czyli kiedy dobiegacie do niej, starajcie się ją ukierunkować. Active hands. I pamiętajmy, ręce są aktywne. Ready? Okay. And on the ball. Try to get, yeah, okay? So also in offense, if the defense is coming and the hand is here, you have to pass up. Kiedy obrona dobiega, obrońca ma ręce tutaj nisko, stara się podać piłkę górą. Okay, one here. Ready? Okay, let's go. Yeah, not too close. Hands, hands, hands.
Ręce, ręce, aktywne ręce. Okay, wait, stop. So now offense to control. You can see here. Czyli mamy teraz atak, który kontroluje całą sytuację. Also you can communicate. Look at them, okay? A to samo wy, dziewczyny, możecie się komunikować ze sobą. They always look where they want to pass. Zawsze, bo zawsze szukają osoby, która jest otwarta, której mogą podać piłkę. So if I want to improve offense, I need to improve defense. Czyli w tym samym momencie chcę poprawić i obronę, i atak. Okay. So on the pass, try to force her to go with one hand on the ball. One hand on the ball, so it's hard to pass, yeah? Moment, staraj się, że jedna ręka cały czas przeszkadzała to górne podanie. Okay, ready? Ready? Okay. Oh, I'm ready. Yeah, communicate. One on the ball, try to force her. Try to force her back where the ball came from. Jeżeli będziecie tak biegały w kółko, a nie wymusicie pewnej sytuacji, no to będzie niekończąca się opowieść. Tak, czy musisz zmusić ją, żeby ona zrobiła coś innego? She needs to see her eyes. Okay. Cały czas musi obserwować to, gdzie ona ma wzrok, tak? I też stara się podjąć decyzję, zmusić ją do czegoś innego. So they will do better passes then. Teraz wy będziecie musiały wykonać lepsze podania. And then you go, okay? Then you go. Ball one more time, you try one more time. Ball here. Okay, ready? Yeah? No movement? Let's go. Okay. Yes, watch the ball, push her back. Back where the ball came from. Back where the ball came from. Wait. Back where the ball came from. Okay, so you go for the ball. Czyli idziesz, dochodzisz do piłki, tak? Robisz dojście do... Okay. First pass, make a pass. Wykonaj podanie. So you push where the ball came from, okay? You want the ball back there, because your teammate is there. Okay, you're taking away this pass. Chcesz odciąć to podanie i też i wiesz, że twoja koleżanka akurat jest po tamtej stronie. Okay. One more time. Jeszcze raz. Yes. Try to get her back. Oh, yeah. Try to get a ball. Okay, now they're confused because it's something new for them. Czy to jest coś, no, to jest nowa sytuacja dla nich. Okay, that's fine. Dzięki. Ball here. You get a point. Czyli zaczynacie dostrzegać, co ma miejsce. You get a point. Tak, zaczynamy widzieć, co się dzieje. So if I want to get better in offense, I need to improve my defense. Czyli jeżeli chcę lepszej ofensywnej drużyny, to muszę poprawić też obronę. Because otherwise it's too easy for offense and they're not going to try the new things. Bo they don't need to. W przeciwnym razie to będzie zbyt łatwe dla ataku, a one i tak się nic nie nauczą. Kolejny poziom, jaki byśmy tutaj dodali, tylko do celów tego tworzenia spacingu i ruchu. Nasz podanie. Chcemy podnieść poziom trudności dla zawodnika. Between the two players. Wy musicie po podaniu zmienić miejsce, tak? Zmienić pozycję. Czy to jest kolejny element, na którym gdzie obrońcy muszą lepiej współpracować. To jest nowa pozycja, ale to cały czas jesteście w trójkącie. Będziecie lepiej, tak, i teraz będziecie musiały się lepiej i więcej komunikować ze sobą. Czy mamy zmieniać pozycję tak, żeby cały czas był trójkąt? Tak, tutaj jesteście, they're in one triangle, yes. Pomiędzy zawodnikami. Tak, czyli musicie zmienić, wy zmieniacie pozycję, przebiec pomiędzy obrońcami. No, tak, no, musimy wprowadzić pewne zasady, bo inaczej to będzie kocioł. So it's just about reacting to playing offensively, okay, to be ready, to cut across. So for offense, it's
Czyli atak pokazuje, że jest gotowy do akcji, do jakiegoś ruchu i stara się wykonać podanie w zależności od tego, gdzie obrońca, jak zachowuje się obrońca. Jeszcze wszyscy do góry. Okay. So pass and go. Not to pass, okay, don't go to pass. Yeah? I think they get it. Okay. Maybe. That's right, not to pass. Okay, let's go. So this is more a game like you always have to pass. Czy to jest już bardziej odzwierciedlenie sytuacji meczowej? So they need to react a little bit more and it's more game like. Czyli chcemy, żeby one reagowały bardziej w nawiązaniu do sytuacji meczowych. Okay, thank you. That's fine. So this is for passing because most of the coaches or most of the kids today I like to spend a time on passing and different passing. Ja lubię poświęcać czas na ćwiczenia właśnie podania i różnych typów, różnych rodzajów podań. Especially one-handed passes. Szczególnie podania właśnie jedną ręką. Because in today basketball it's not possible anymore. You don't use chest pass. W dzisiejszej koszykówce rzadko kiedy wykorzystuje się to zwykłe podanie sprzed klatki. One-handed pass, left and right. And we have to push the kids actually to work more with the big hands. Częściej jest to podanie w ruchu jedną ręką, prawą albo lewą i też czytanie obrony. And usually it's the left hand because out of 10 people maybe one's going to be left-handed. Maybe two. You say you work on left? Out of 10 people. I z dziesięciu zawodników zazwyczaj jeden będzie leworęczny, więc pracujemy nad prawą i lewą ręką, tak samo. So if I want to improve decision making, I need to know that they know the skills. Jeżeli chcę podnieść poziom tego procesu decyzyjnego, to muszę się upewnić, że one wiedzą, jakie umiejętności są wymagane. Because it's gonna limitate them. Bo inaczej to ich po prostu ograniczy. So with the passing, they need to learn how to play defense on the ball. So they will learn how to play also on the passes, with the fakes as well. Czy teraz będą po prostu się uczyły, jak czytać obrońcę, tak, i wykonać to podanie, tą jedną albo drugą ręką. The same is one situation close out. I to samo, podobna rzecz jest w sytuacji gry jeden na jeden przy close out, tak, dojściu dojściu w pozycji obronnej. So if you have, you can put it, you have to change where the players are doing the closeout. On the baseline, from the block, for example. You have to change or? You have to change the positions for the players. Tak, przy closeoutie to też chcemy zmieniać pozycję zawodników. So they learn a little bit how to feel the space. Żeby też one dobrze były w stanie ocenić przestrzeń. And know where to push the player. I wiedzieć, jak ukierunkować, zawodnika. Although in today basketball most of the coaches on the highest level they learn to play just straight position without pushing. I nawet współcześnie w koszykówce uczy się tak zwanej tej dojścia w pozycji bycia w tej samej linii. I think with the kids we should teach as much skills as possible. Jeśli pracujemy z dziećmi, tak, z młodzieżą, musimy starać się przekazać najwięcej umiejętności, tyle ile możemy, aby one wiedziały, jak współpracować z różnymi typami trenerów w przyszłości. Bo jeżeli jestem w stanie rozpoznać te różnice, to lepsza będzie moja reakcja. I będę lepiej wiedzieć, jak to wykorzystać. And also the trends in basketball, so it's always good to watch the seniors, what they're playing. I dlatego też dobrze jest obserwować seniorskie drużyny, jak oni grają. Because, for example, we remember that in the 80s and 90s, a lot when pick and roll was played. Bo wiemy, że w latach 80. i 90. szczególnie na grze na pick and rollu. It used to be switch, for example. No to często było stosowane switch. Then we step away from it. Potem starano się od tego odejść. There was a period when we used to play hedge.
Był okres, kiedy potem było hedżowanie. Tak. Okay. So they need to learn as much as possible. So in the closeout. Czyli w dojściu na closeaucie, tak? W pozycji do obronnej. If I'm gonna run at her. Kiedy nabiegam, tak? Staram się dojść w tej samej linii, tak jak ona jest. What should be your answer? Jak ty zareagujesz? My hands are down. Tak, ręce mam na dole. Yes. Shot, okay? Rzut. So if I come at you too close like this. Czyli jeżeli dojdę zbyt blisko ciebie. Czyli zarówno muszą wiedzieć, jak zaatakować daną przestrzeń, ale też która, no też muszą obserwować ruch nóg, jak nogi są ustawione. So we need to play with the kids and we need to show them the difference if the closeout is too close, it's too far. Musimy nauczyć ich rozróżniania, kiedy obrońca jest bliżej, kiedy jest dalej, jak się ustawia. Tak, pozycja obrońcy. Nie będę poświęcała zbyt wiele czasu na close-aucie. My przejdziemy do gry jeden na jeden. Oni szybko będą musiały zdecydować, którą przestrzeń zaatakować. Jeszcze dwójka z piłką po drugiej stronie. Z piłką, piłkę potrzebujecie. So, what you're gonna do now is that you're gonna stand behind the player from behind. You're gonna be on the other side doing the same. So there are different ways to create the advantage for the offensive players. Są różne sposoby, jak how to create advantage. Jak wytworzyć przewagę z pozycji ataku. Okay. So I'm gonna show you different ways how to react. So they need to learn how to react to pass and how to take the contact to go to basket. Znaczy, one będą się musiały nauczyć, jak właściwie zareagować, ale również jak nawiązać kontakt. So one thing is reaction here, the other one is przy wykończeniu. The other one is to know how to finish, because we can't just stay with the left layup on the left, right on the right. It's different if the player is playing in the front of me, she's tall, she's behind me. Czy to nie jest tylko to, jak jesteśmy z lewej strony, że wykończamy lewą ręką, albo z prawej strony prawą, zawodniczka musi ocenić, w jakim położeniu jest obrońca. So what we're gonna save it? We're gonna be behind you to the player. To samo z drugiej strony. Gramy naprzemiennie. Jesteście gotowi? Czyli to jest szybkość reakcji, ale też uczenie się wejścia na kosz pod presją. To jest tak, jak one uczą się tworzyć właśnie tą przestrzeń. I to można to samo zastosować, że 2 na 2, 3 na 3. To, co jest naprawdę istotne, to ten pierwszy krok, pokonać obrońcę w pierwszym kroku. Okay, that's from reading it from the back. I just show you different things. Come to the middle, please. Come to the middle, okay? Offense. We're gonna check the ball. To jest tak, jesteś w tej samej pozycji jak koleżanka w ataku. Czyli w momencie, kiedy ja dotknę pachołka, ty wtedy atakujesz. Tak, to jest po raz kolejny umiejętność czytania tego, co robi obrońca i zaatakowania właściwej przestrzeni.
Standing is easier. You can do the same from dribble from the middle and it's going to be the same. So when they come to this area, she can take her. She needs to play between the cones. No i to samo można trochę zmodyfikować, czyli skozłować piłkę ze środka, zatrzymać się, poczekać aż obrońca dotknie pachołka i zaatakować. Okay. Zmieniłyście się, tak? So they learn to come closer and this is for them this cue, this it's easy to read what they see. To jest łatwe do rozczytania to co one widzą aktualnie. Wiecie trochę wyżej. Okay. You give the check ball, I'm behind and I'm going to show you the same in the passes. You check the ball and I'm going to show you. Ja, to samo, ja pokażę ci rękę, tak? Gdzie Now she doesn't see which way she's going to go. Ale ona nie wie gdzie ona ma się udać teraz. You give her the ball and then poczekasz. Go for my hands. And then play tak, masz dotknąć mojej ręki. The wrong body position. Very good reaction. One more time. No. You can start like that too, but you can start like that too, but I want. So when they learn. Czyli kiedy one uczą się właśnie zaatakowania tej właściwej przestrzeni, przekazujesz jej piłkę i teraz starasz się jej wybić piłkę. Ale też obserwujesz, jaki jest jej ruch nóg, jeżeli ona postawi nogę. Czyli nie ma zwodów, po prostu jest taki czysty atak na kosz. To, co zaobserwujecie, co robią w większości praworęczni zawodnicy, to starają się mijać na lewą stronę. Czyli teraz, jeżeli dochodzimy do zawodnika praworęcznego, tak, to wyciągamy, kiedy dochodzimy w obronie, wyciągamy lewą rękę. Ale również musimy uczyć tej umiejętności rozpoznawania, jak stoi obrońca. Która strona będzie lepsza do zaatakowania? Która? Większość zawodników i tak idzie częściej stara się penetrować w lewą stronę. Czyli również musimy nauczyć ich, żeby chcieli penetrować w prawą stronę. Obrońcy są za plecami. To jest, możemy to samo ćwiczenie robić z pachołkami, ale to jest tylko, ona jest po to, żeby zmusić obrońcę do zmiany kierunku. Tak, rolujesz piłkę. Czy obrona musisz tam dotknąć? Okay.
Idziesz po piłkę. Stara się spenetrować na kosz. Nie zatrzymywać się, nie rzucać. Tak, staraj się spenetrować do końca na kosz. Rzucić pod kosza. Tak, to można to zmodyfikować według uznania i po prostu ustawić ich na innych pozycjach. Tak, czyli atak obkozłowuje tam na ten górny pachołek, obrońca w obrońca biegnie i obiega ten pierwszy pachołek. Twoja przewaga polega na tym, że ona nie wie, kiedy ty wystartujesz. Musisz to wykorzystać. Shoot, sorry, I didn't catch it, what did you? Tak, bo to można dać trzeci pachołek. Tak, czyli tutaj też można postawić pachołek, można zrobić handoff. Są różne modyfikacje tego ćwiczenia, w zależności od tego, jak wy sobie to dostosujecie. Zrozumiałeś się, tak? Weźmiesz piłkę od trenerki. Ty. Weźmiesz, that she's gonna touch your hand. And she's gonna touch your hand, yeah? Yes. Okay. She touch the hand. The one is taking, the other one is touching my hand. Okay. Czyli ty bierzesz piłkę, a ty klepiesz trenerkę w rękę. So now you add her that she needs to see this and she needs to actually. This is not anymore so important, okay? So my own play is not so important. What is important? Czy to, co ta zawodniczka nie jest dosyć istotna tutaj, istotna jest ta zawodniczka. Nie. Czy właśnie w takich przewagach 2-1 jest najlepiej jest nauczać tego? Czy cokolwiek robimy, czy ścięcia, czy backdoor, cokolwiek, to chcemy stworzyć przewagę. Jeszcze raz. Zmieńcie się, atak, obrona, zamieniamy. Dobra decyzja, a ty co robisz? Mm-hmm. Tak, zbiegasz do rogu. Mm-hmm. Czy ty po raz kolejny muszą wiedzieć, jak właściwie zareagować? For other players, thank you. Kolejne cztery. For other players, is that right? For cztery nowe zawodniczki. I jedna piłka. Mm-hmm.
We want to play one on one, but the other players need to know how to move with her. Tak, czyli musimy uczyć ich jak grać jeden na jeden, ale też zawodniczki muszą wiedzieć, jak przemieszczać się razem z atakującą. Because I suppose most of them are right-handed. I couldn't większy, be the left-handed. Czy większy, tak zakładam, że większość z nich jest praworęczna. Czyli penetrujemy na kosz lewą ręką i będzie starała się wykonać podanie jedną ręką, lewą ręką. Widzieliśmy to w poprzedniej akcji, tak? Czyli w momencie tej penetracji ona musi się przemieścić na właściwą pozycję. Czyli znowu, można to zmodyfikować według uznania, czy jest podanie, ty wtedy wjeżdżasz na kosz, ty przemieszczasz się na nową pozycję i teraz uczysz się czytać grę. To jest tylko penetracja i odrzucenie piłki, tak? Ale jeżeli ja bym chciał, chciałabym, żeby ona mogła decydować, co zrobić, to stanę tu, jako trenerka będę stała tutaj. So they can see me still. And if she drives, go slowly. Drive. Stara się teraz wjechać na kosz. Kiedy pokażę ręce, you have to pass the ball to me. To musisz do mnie podać piłkę. And then I'm gonna pass it out. I'm gonna pass it back. I potem ja odrzucę na zewnątrz. They need to start to react to two things. Aha, to jest po prostu, żeby uczyć ich rozpoznawania dwóch rzeczy w tym samym momencie. Okay, try, dribble. Okay, good. Then relocate out, you try. You can finish the drill whichever you want, but the end of the drill you can usually do a little vision for them to see where to pass the ball. Czy to jest taka mała modyfikacja, ale robię to w celu poszerzenia ich wizji, tego co one mogą obserwować na boisku. To samo możemy zrobić z backdoorem. Z czterema zawodniczkami, tak, możemy nauczać tej samej rzeczy. Jest penetracja. To, co robiliśmy tutaj, to jest to samo, co robiliśmy w tym ćwiczeniu na początku, tak? Z tymi podaniami. Czyli to samo, czy wcześniej to było po prostu w takiej formie z trenerem, tak? I tutaj dodajemy ten zawodniczka w rogu, która robi backdoor. Ona musi wiedzieć, co można, jakie są opcje tego, żeby oszukać obronę. Czyli kiedy one pokażą, w momencie kiedy penetrujesz i zobaczysz, że ktoś pokazuje ręce, tak, to musisz wtedy dokonać podania. Czyli możemy to robić na dwóch, trzech wjazdach na kosz. Jeżeli nikt nie pokazuje rąk, że chce dostać piłę, to ona wjeżdża na kosz. I w momencie, kiedy ona wchodzi na kosz, tak i w ostatnim momencie może dostrzeże koleżankę, która jest na otwartej pozycji. Z powodu tej rotacji, jaka nastąpi w obronie. Czyli niektórzy zawodnicy rodzą się z takim zmysłem, że mogą to rozpoznać, mogą to zaobserwować, a niektórych po prostu musimy tego nauczyć. Szczególnie kiedy mamy treningi indywidualne, tak? Czyli to jest ten moment, kiedy zawodniczka wchodzi, już zbiera się do rzutu i w ostatnim momencie oddaje piłkę na rzut. So you're gonna drive.
Czyli ćwiczymy to dwa razy, czy penetrujesz na kosz. Tak, jeżeli nie widzisz, że ktokolwiek pokazuje ci ręce, to wjeżdżasz na kosz, kończysz spod kosza. I dwa razy musicie tutaj wbiec w pole 3 sekund tutaj przy tej akcji. Czyli to trochę dłuższa akcja po prostu. Tak, no to jest to, że to my tworzymy te zasady i jeżeli chcemy, żeby tego ruchu było więcej, to musimy powiedzieć, tak jak w tym przypadku, że dwa razy muszą przebiec przez pole 3 sekund w tej akcji. So what they're gonna do then, they need to start thinking a little bit that it's not okay. Czyli też szczególnie z dziewczynami jest tak, że no nie możemy ich uczyć, że to jest żeby tak właśnie przerzucać sobie piłkę przez cały czas. Muszą wiedzieć, że jak dostaną piłę, to żeby spenetrować na kosz i odrzucić. So you can add to it that you count the seconds 8, 7, 6, 5, 4, or they have to see the time themselves. Tak, czyli też możemy wprowadzić to odliczanie czasowe, tak żeby właśnie skrócić długość tego ćwiczenia. You need two balls. You're gonna show one. So the defense is the ball here. We're gonna start moving around the three-point line. Give me the ball. Okay, at any time she can decide to go to the basket. If she sees that I'm in the wrong position, okay, that I'm a little bit behind, or I'm a little bit. Przesuwamy się krokiem od samym dostawnym wzdłuż linii rzutu za trzy i w każdym momencie zawodniczka w ataku może zdecydować, kiedy wykonać penetrację na kosz. It's up to you. Good. Okay, good. Let's go. Okay, one more. So they learn how to. You can take. So you go without the tape. Okay, they learn how to keep in position. The problem is, go. I just set the pick for him. Similar. So this is the passing, and just to see the reaction because of the body. Znaczy uczymy zawodniczki jak zareagować w zależności od położenia obrońcy. Czy jak tylko zobaczymy, że obrońca jest w złej pozycji, tak, to chcemy zaatakować od razu kosz. Tak, to tutaj można sobie urozmaicać to jakkolwiek, tak? Czyli sobie przerzucić za plecami piłkę przez pivotem. Tak, trochę więcej zmiany tempa. Tak, cały czas miałeś wzrok na mnie, a powinnaś widzieć, jakie jest zachowanie obrońcy. Okay? Jaki jest jej ruch nóg, jaki jest jej ruch ciała. To było dużo, dużo lepiej. Tak, chcemy też właśnie, żeby chcemy widzieć, jak one zmieniają kierunek, jak zmieniają tempo akcji, właśnie czy to jest takie zawahanie robią.
Tak, urozmaicić to. And again, then you can add another player as the cross, and you can play out of the two and three. You say we can add players there, so if you drive what we did before, two on two, three. Tak, to samo można zrobić w formacji 2-2. Po prostu dodać to i to robić w innych zestawieniach. Tak wcześniej to robiliśmy. We're gonna move to transition. I'm gonna have to go to the ball away. The ball away. Ball away. Okay. No players. Jeszcze dwie zawodniczki. No i tutaj też w kolejnym ćwiczeniu będziemy się starali nauczać tego, jak atakować jeden na jeden, po prostu. And we keep adding to you then that out of the 1-1, so I don't focus anymore on my own player. Czyli ja już nie tylko będę skupiał się na swoim zawodniku. But I need to start focusing on the players behind the rotation. Ale na zawodnikach, którzy są z tyłu tej rotacji. Podanie jedną ręką. Biegniesz na wskroś i musisz dobiec do, no, dotknąć koła po prostu. To samo tutaj. Bo w meczu to obrońca nie stoi tutaj. I nie czeka. I tutaj gramy przewagę 2-1. Tak, czyli zaczniemy właśnie z podaniem. Obserwuj piłkę cały czas. Atak, 2-1 gracie. What they need to know, I'll say it again. Body, uh-huh. Chest in the front of me, mm-hmm. I pass. Okay. No chest in the front of me, I go to the basket. Okay. Czyli jeżeli widzę, że zawodniczka jest przede mną, tak, to chcę zaatakować i po prostu wejść na kosz. Wprowadzam maksymalnie dwa podania. Musisz obserwować, jak gdzie ona ma ręce. Jeżeli ma tutaj, jest podanie kozłem. I szczególnie, kiedy nauczamy dziewczyn, to żeby nawiązywały kontakt. So, we're gonna go one more time now, but instead of... I ćwiczymy jeszcze raz. The ball is now on the side. The one player takes the dribble. Now she needs to pass back just to react just like in the game. So you change who is taking the ball, who is dribbling. Czyli to tak samo jak w meczu, ktoś musi wziąć odpowiedzialność za jakby wyprowadzenie tej piłki. Są dwa podania, są maksymalnie dwa podania. Czyli teraz obrońca musi wykazać się pewną reakcją. But back to what I said before, we want the defense to make them do what I want.
Ale tak jak mówiliśmy poprzednio, chcemy, żeby w ataku uzyskać to, czego my chcemy w ataku, co chcemy uzyskać. Czyli stara się do niej podejść, tak, zmusić ją do tego podania i kiedy ona odda piłkę, to stara się pójść i zablokować ją. I zróbmy to trochę szybciej. Stara się poruszać w obronie, być aktywna w obronie. Offense and defense at the same time. I w tym samym czasie uczymy tutaj zachowania i podejmowania decyzji w ataku i w obronie. Okay. Wait. Okay. So when you're gonna attack now, try to go really until the defense comes to you and then go for the pass, okay? Czy, attack, czyli teraz jest atak na kosz, ściągnięcie obrońcy na siebie i oddanie piłki. Czy jako trenerzy musimy zmienić trochę zasady? Czyli wypychamy ich tutaj z tej tak zwanej strefy komfortu, tak? I z tego, gdzie one się czują dobrze. Czy atakujemy do momentu, aż ściągniemy na siebie obrońcę? Dobrze. I tutaj jest podanie zagrać lewą ręką. Jeszcze jedna piła. So you can do it half court, you can change the position. Możemy to ćwiczyć na połowie, okay. zmienić pozycję. So you can tell they don't like to go for the body contact so much. I tak już mówiliśmy wcześniej, dziewczyny bardziej unikają tego kontaktu fizycznego. Behind? There. Okay, 3-3. You're gonna give me the ball. So you're gonna start running. You start running. Czyli wchodzisz w bieg po prostu, startujesz. Zazwyczaj ćwiczymy to ćwiczenie na jednej połowie. Czyli podacie do mnie piłka po prostu gdzieś tam sobie będzie. Kto? Czyli piłka czasami poleci jakby będzie na tej stronie, to wiesz, że ty będziesz w ataku. Czyli tutaj, kiedy jest ta pogoń, właśnie one muszą nauczyć się kończyć pod presją inaczej niż tylko rzucając proste punkty z dwutaktu. She's next to me. I can stop. Take her, go up. She would slide. Jeżeli tak jak wcześniej, jeżeli ona jest za mną, to staram się maksymalnie wyciągnąć, tak, rzucić. Jeżeli jest przy mnie, to prawdopodobnie muszę się zatrzymać. One muszą wiedzieć, jak właściwie zachować się i wykańczać w sytuacji jeden na jeden. Zmienimy to trochę. Czyli za każdym razem zmieniamy warunki meczowe, tak? Dosłownie. Turn.
turn, watch this basket. If you hear the ball, you go. Tak, jak usłyszycie kozioł, to wtedy reagujecie. You're still attacking that basket. Pamiętajcie, że ćwiczycie na tamtym kosz. Nie patrzymy. Tak, czy to po raz kolejny wracamy do tej wizji i reakcji. Gramy, gdzie piłka? Czy to są te ciągle zmieniające się warunki, tak? Czy to są nie są tylko te środki wizualne, ale też te słuchowe? Nie, bo możemy to modyfikować, też 2 na 2, 3 na 3. I just quickly show you, you come to the side here. One more, okay? And you could edit all the way to 5 and 5. I to samo możemy jakby budować na tym kolejne poziomy, czy w sytuacjach 4 na 4, 5 na 5. Czy mamy... The same, and you would add, they can do it in two, starting at the half court, starting here, you change the position they're starting from. Czyli zmieniamy tylko ich pozycje startowe. Okay, you are one, you are two, you are three. Tak, czyli pamiętajcie swoje numery, 1, 2, 3. The same here, okay? To samo po tej stronie. No tak, możemy tak grać w ten sposób 5 na 5. You two, turn out. If I call the number, okay, slowly. So I call two. Two. Dwójki. Two. Come get dwójki. The ball. Two. Która była dwójką? Czy możemy to stosować z tak wieloma zawodnikami, jak tylko chcemy i na zasadzie gramy atak, potem jest przejście z obrony do ataku. Po raz kolejny, one muszą wiedzieć, co dzieje się, one czytają, uczą się czytać, co dzieje się na boisku. I kto jest otwarty. Okay, ready? Three, two, one. Gramy dalej. Graj. Nie, gra się w drugą stronę. Czy tak. Nie. Mój błąd, gramy do momentu, aż powiem stop. Ready? Five. Two. Keep playing. Three. Okay. Good. Okay. Okay. So you can add there, and then you can play transition. You can have the runner there. You can have a trailer. You can have Tak, to sobie modyfikujemy jak chcemy, tak? Czyli jest graj w obronie, potem przejście z obrony do ataku. You all gonna be red. Tak. Czy wszyscy? Okay, I'm gonna show you two more drills for transition. So one player czyli from white side. Dwa szybkie ćwiczenia na przejście z obrony do ataku. The artist from with me. You stay on the sideline, stay on the sideline. Sideline. One, two, and three. Sideline. Three throw line extended. So, advantage situation, you gain one, back to what we did, okay? Wracamy do tego, co robiliśmy wcześniej.
Jeżeli ona, if she is in front of her. If she's not, jeżeli, you go to the basket. Tak, czyli jeżeli widzisz, że ona tak stoi, tak jak teraz, atakujesz kosz. You go to the basket. Even if she's like this, you go to the tak, nawet jeżeli stoi tak jak teraz, atakujesz kosz. Against one this way, probably all 11 men do. So this is something like that. To jest to ćwiczenie 11. Niektórzy je mogą znać dosyć dobrze. So whoever scores, which is showing it, man. Tak, czy ktokolwiek zdobędzie punkty. Is the next defender, okay, score. The defense takes the ball. Obrona. The new defense, two new players in. Czy dwie kolejne zawodniczki wchodzą do gry? Czy kto zdobędzie punkty, jest obrońcą. Whoever scores is the defender. The one who scores is defender. Tak. The other one steps out. Tak, czyli ta, która zdobędzie punkty, staje się obrońcą. Okay, we start. So, czy to jest czy już to ćwiczenie bardziej odzwierciedla warunki meczowe? But how often that really happens in the game? Czy jak często jest taka sytuacja w meczu, że zawodniczka po prostu stoi w miejscu? Niewiele razy tak się dzieje. Okay, let's go. Let's try. So two against one, and we give you only two passes, okay? Tak, i mamy tylko. Wait. Możemy wykonać tylko dwa podania między sobą. Tak, czyli jedna, tak, jeżeli zdobędziesz punkty, stajesz się obrońcą, a druga zawodniczka schodzi z boiska. Tak, że mają tylko dwa, w takiej sytuacji mają dwa podania na wykończenie. Tak, po przekroczeniu połowy tylko dwa podania. Tak, score is the new defense. Step out. Tak, obrońca wybija piłkę. Obrońca. Score is new defense. Tak, a ta, która zdobywa punkty, staje się obrońcą. Czyli tutaj chcemy nauczać tej szybkiej reakcji. A z małymi dziećmi? Ten, kto zdobędzie punkty, zazwyczaj świętuje. Ci, którzy nie trafią, to schodzą tak ze zwieszoną głową. Ale my chcemy nauczyć ich czystej gry, szybkiej reakcji, tak? Czyli jak trafiłam, od razu chcę. Tak. Tak, chcemy uczyć ich myślenia, jak wejść w kolejną akcję. And then we need to go faster. Then we can play with three dribbles only, whatever you need them to do. Tak, i też możemy to zmodyfikować na swoje potrzeby, ograniczyć to do trzech kozłów. Tylko ta, która zdobyła punkty, jest w obronie. Koleżanka, która z nią grała, schodzi wtedy. Nie daję wam bardziej konkretnych zasad. Możesz jakby przeszkadzać tam przy wybiciu. Jeszcze raz. Jeden obrońca. Nieważne to, czy zdobyłaś punkty, czy obrońca przychwycił piłkę, jesteś w obronie. Ty schodzisz na bok. Jeszcze raz. Tak. Ta, która zdobywa punkty,
gra w obronie. Let's go. Zdobyłaś punkt, zdobyłaś punkty, grasz w obronie. I druga schodzi na bok. Ta, która zdobędzie punkty, gra w obronie. Ta, jej koleżanka schodzi. No po prostu jak ona zbierze piłkę, to gracie w drugą stronę po prostu. She goes too. Yes. Yeah. It's just wait. It's the new two players from the sideline. So what it wants. So in the youth categories, if you have a good brother here, czy even in the seniors. Czyli w kategoriach młodzieżowych, ale nawet jak ktoś ma seniorów. If you have a player playing on the perimeter and we are good enough here, czyli mamy dobrego gracza obwodowego, który może przechwyci piłkę, to od razu jak gram transformację w drugą stronę. Czy kiedy ona gra w obronie? So, just slowly, hold here. Okay? 2 against 1. 2 against 1. Jest 2-1. Gramy 2-1. Okay. Inbound. Tak, czy ty wybijasz? Jesteś w obronie. I dwie nowe zawodniczki. Jedna z was musi dostać piłkę. Druga sprint do przodu. Okay? Let's go from here. Go. Ja schodzę, tak? Tak. Czyli to jest bardzo ważne. Widzicie tutaj większy obraz tego. To jest istotne, jak rozpoznawać tę sytuację. White team there, red team here. Czerwone po tej stronie, białe po tej stronie. Białe po tamtej stronie. So this is one of my favorite drills. To jest jedna z moich ulubionych ćwiczeń. Właśnie na transformację. It's 2 against 2, but basically they're 2 against 1. To jest 2 na 2, ale tak naprawdę 2 na 1. So we tag. This is again for the player to recognize and to start running for the long pass and a layup. To jest też ćwiczenie na to, żeby zawodnik, który jest zawodniczki, mogły rozpoznać, to jest z przodu, kto pokazuje rękę do podania, żeby dostać piłkę i zdobyć łatwe punkty spod kosza. Czyli tutaj gramy 2 na 2. Czy zdobędziecie punkty, załóżmy, że zdobędziecie punkty, obrońcy wchodzą w posiadanie piłki. So back to that, we need to learn that out of offense, I need to quickly play defense. Czyli musimy też rozpoznać, że po ataku przechodzę szybko do obrony. Daje zdobyć punkty. So now, the way you're gonna go back to defense, you just need to quickly inbound the ball. Ty musisz szybko wybić piłkę za linii. Okay. Ty schodzisz. So we teach ball and safety. Czyli tego uczymy tego, kto jest obrońcą na piłce, a kto chroni tył. So you're cutting towards the ball, so it's hard for the kids to do actually this move to get out and then cut to dla wielu, nie wiem, dzieci, młodzieży, czy trudno jest nauczać tego wyjścia? You play defense. Ty grasz w obronie. Tania, can you say it again? If we start at the free throw line, and we have a good run, it's always 2 against 1. Kiedy mamy, to jest dobre wybicie, to zawsze będziemy tutaj mieli przewagę 2 na 1. I chcemy do niej doprowadzić. Okay, let's try.
Jeszcze raz, zacznijmy od początku. Czerwone mają piłkę, atakują. They score or you get a ball. One to the other side, one of you to the other side. Jedna z was na drugą stronę. If you play till 4 or you play 3 minutes, they're gonna be done. I guarantee. Tak, po trzech minutach, jeżeli to jest właściwie zagrane, to będą padać. You, whatever happens, you get the ball, you get the rebound, pass the ball. They play, your teammates play. Your teammates are the new ones to play, okay? Przechwyt. To jest prawdopodobnie jedyna taka sytuacja, kiedy pozwolę szczególnie młodszym zawodniczkom wykonać takie, wiecie, podanie sprzed klatki piersiowej. So you now just kick the ball to your teammates and they go. Against you two gonna play defense. Okay? Let's go. Now you play offense. Teraz jesteście w ataku, ale po jak zdobędziecie punkty, gracie w obronie. Try to attack all the way. Okay? Good new. Nowe dziewczyny. Nowe zawodniczki. Osoba, która zbierze. Jest w ataku, czy rzuci, ale nowe, zawsze wchodzą. You say always two new players. Za każdym razem dwie nowe zawodniczki wchodzą do gry. Powoli na razie, powoli. Atakuj kosz. What we're gonna get is now quick outlet. Czyli szybkie wyprowadzenie piłki. You always turn away from the basket, okay? Tak. So if you will be here on this side, it's gonna be that first try to look out, okay? Tak, zawsze chcesz patrzeć na zewnątrz, tak? In this case, but that's what we would say, right? But in this case, w tej sytuacji musisz obserwować, co dzieje się. What will be better to pass? Tam dalej. Jaka będzie lepsza opcja podania? That's what I said. But the coach said it's not always right. To jest to, co ja powiedziałam, ale trenerzy nie zawsze mają rację. Because it depends what is on the court. Look, to zależy od tego, jaka jest sytuacja na boisku. Zobacz, gdzie będzie lepsze podanie. Jak tutaj masz obrońcę, tu masz obrońcę. Wide open, okay? Ona jest szeroko otwarta. Now the ball would go there. You two are in defense. White is in defense. Attack, 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 attack. Red. You out. Okay, it's okay. Okay. Great. Outlet. Run. Just podanie. 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 And pass. This is what we're gonna get. And now we get it. Run. Te dwie nowe. Jest jedno wybicie i dwie nowe zawodniczki grają 2-1. 2-2. Podanie. Tak, musisz. Czyli oczy, głos, język ciała. Wszystko musi komunikować w tym samym momencie. Tutaj nie powinniśmy rozdzielać tego, kto jest rozgrywający, kto jest skrzydłowym. Kiedy mają 13 lat. Powinni grać na każdej pozycji. Czyli w ataku wykonujesz sprint.
So I'm the second player, right? So ja jestem drugą zawodniczką. Offense to defense. Now there is no point for me to run there. I'm already playing safety. Czyli kiedy już wykonałem to podanie, to też muszę rozpoznać, że to co to jaki mam wykonać ruch, to wrócić do obrony i zabezpieczać tyły. Czyli w ataku, czyli chcemy doprowadzić do tych prostych punktów. A obrona, w tym przejściu z obrony do ataku uczymy się tej bezpiecznej pozycji, tego zachowania bezpiecznej pozycji. I tego, kto może chronić piłkę. Just like when you play. To jest dokładne odzwierciedlenie warunków meczowych. Okay. You have any questions to it? Jakieś pytania? The drill will change if you would put the players on the baseline. The drill totally changes if you put it on the baseline. Because they lose this advantage, so this is a huge advantage. To jest te, to jest właśnie ta przewaga. Aha, to można też zmienić to ćwiczenie i postawić zawodniczki na linii końcowej w rogu i robić dokładnie to samo. Because here we always get this one player who is ahead and she needs to sprint, not lose the ball, not lose the ball. She knows she's a runner and she sees and reduce. So, whoa, for the outlet, I'm running, tak. I go. Tutaj też chcemy nauczyć tego nawyku, tego pierwszego podania i też zawodniczki, która jest z przodu i chce dostać piłkę. Ona musi chcieć dostać piłkę. Tak, że jestem w tej pozycji i wiem, że już jest to przejście z obrony do ataku, to chcę wykorzystać te dwa pierwsze kroki przewagi. To samo możemy właśnie zrobić przy linii końcowej. Tak, kiedy już są nauczone tego nawyku właśnie wejścia w bieg, to samo możemy zrobić tutaj w rogu boiska. Tak, czyli ciężko jest nie rzucić punktów i nie zostać gdzieś, nie wiem, wyprowadzonym z równowagi tutaj, szczególnie przy małych dzieciach. To daje może dodatkowo jedną sekundę przewagi. Możemy dodać jeszcze jednego zawodnika na linii końcowej, grać to samo 3x3. But this way it's really good conditioning drill and they learn the simplest, okay? Defensively safety ball. A to jest świetne ćwiczenie kondycyjne. Tutaj uczymy tej właśnie tej bezpiecznej pozycji, czy tej pozycji ochronnej przy powrocie do obrony. And offensively we teach them outlet and run. W ataku to podanie wyprowadzające, tak? Ten outlet pass i bieg do kontry. Because for them the most important is to learn how to play in advantageous situations, so 2 against 1, 3 against 2 and so on. Dla nich najważniejsze jest właśnie umiejętność grania przewag, tak? 2 na 1, 3 na 2. And how to be fast on the court, full court. I jak być szybkimi, tak? Jak być szybkimi na całym boisku. You have any questions to this? Czy są jakieś pytania? Then thank you, players. Dziękujemy zawodniczkom. Dziękuję za uwagę.